północny ekopomocnik. Obieg zamknięty. W kierunku nowej gospodarki. W przyrodzie nic nie ginie, mówi popularne przysłowie. Przyroda nie zostawia też po sobie żadnych śmieci, odpadów, resztek i pozostałości. W warunkach naturalnych wszystkie te, wydaje się, zbędne odpadki są zagospodarowane. Martwe zwierzęta, powalone i spróchniałe drzewa czy resztki pokarmów rozkładają się w naturalny sposób. Mechanizm tego procesu jest bardzo złożony. Przy udziale światła słonecznego, tlenu, wody oraz bakterii, grzybów i pierwotniaków zachodzi rozkład związków organicznych do prostych związków nieorganicznych. A te, jako rozpuszczalne we wodzie sole mineralne, są przyswajalne dla roślin. W ten sposób obieg materii w przyrodzie się zamyka. Czy podobnie, na wzór naturalnych procesów, może też funkcjonować gospodarka stworzona przez człowieka? Model gospodarki, jaki obecnie funkcjonuje na świecie, nie jest przyjazny dla środowiska i powoduje straty w przyrodzie. Głównie z powodu bardzo dużego zużycia zasobów naturalnych. Nazywamy go gospodarką linearną. Na świecie funkcjonuje od bardzo długiego czasu. Na przykład w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej wiele czynników, m.in. tania energia, surowce i kredyty, sprawiły, że produkcja nabrała rozpędu. Model liniowej gospodarki okazał się niezwykle efektywny ekonomicznie i społecznie. Nie pozostał jednak obojętny dla środowiska. Wraz z końcem socjalizmu w Polsce dokonała się transformacja gospodarcza. Przejęliśmy też zachodnioeuropejskie wzorce gospodarki. Obecnie funkcjonuje u nas model gospodarki taki sam jak w innych krajach unijnych, ze wszystkimi jej zaletami, ale i wadami. Największą bolączką nowoczesnych gospodarek jest zużywanie zasobów i zwiększona produkcja odpadów. Często produkujemy też rzeczy, które nie do końca są nam potrzebne. Przykłady? Rurki plastikowe, te takie rurki, które w kawiarniach używamy, prawda? Od procesu wydobycia ropy naftowej, ile transportu różnych wielkich firm pracuje nad tym, żebyśmy w kawiarni wzięli tę rurkę plastikową czy łyżeczkę jednorazową, plastikową łyżeczkę jednorazową do kawy. Zamieszali nią kawę przez 2 sekundy i wyrzucili. I teraz ile dalej ta rurka czy ta łyżeczka plastikowa musi, jaką podróż musi odbyć, żeby trafić gdzieś na to wysypisko, a zazwyczaj właśnie na jakąś plażę, gdzie ocean to wyrzuca. No i teraz, czy to wszystko, co zostało wyprodukowane i to, co później się z tym dzieje, czy to jest warte tego, żeby ten 2 sekundy zamieszać tą łyżeczką tę kawę? Związany z rozwojem gospodarczym konsumpcjonizm nie jest obojętny dla środowiska. Co roku obchodzimy Dzień Długu Ekologicznego. To okazja do przypomnienia, iż wszyscy jesteśmy konsumentami zasobów, wykorzystując więcej niż przyroda może w takim samym czasie odnowić. Tylko w Europie zasoby mineralne zużywamy średnio 2 razy szybciej niż nasza planeta jest w stanie je odtworzyć. Żyjemy więc na kredyt. Niepohamowane czerpanie z zasobów ziemi, produkcja tysięcy ton odpadów doprowadziły do strat w środowisku. Zalegające w oceanach plastikowe śmieci, składowiska nieprzetworzonych i toksycznych odpadów to tylko niektóre z problemów, z którymi musimy teraz walczyć. Co zrobić w tej sytuacji? Unia Europejska proponuje przestawienie gospodarki na nowy model, gospodarkę cyrkulacyjną, nazywaną także gospodarką o obiegu zamkniętym. Używamy terminu gospodarka okrężna, gospodarka okulna, gospodarka cyrkularna, cyrkulacyjna, o obiegu zamkniętym, o zamkniętym cyklu, gospodarka zamknięta i tak dalej. W praktyce to się sprowadza według mnie do jednej najprostszej takiej definicji, że właściwie staramy się zmniejszyć poziom marnotrawstwa. Gospodarka cyrkulacyjna umożliwia ponowne wykorzystanie surowców lub materiałów w produkcji.
zużywa także mniej zasobów i emituje mniej zanieczyszczeń. Zamykanie obiegu zasobów jest możliwe dzięki ponownemu użytkowaniu produktów, recyklingowi i przetwarzaniu surowców. Jak to wygląda w praktyce? Plastikowe opakowania są prawdziwą zmorą dla środowiska naturalnego. Są wszechobecne. Plastikowe opakowania nie muszą jednak powiększać przysłowiowej góry śmieci. Mogą posłużyć na przykład do produkcji geowłókniny. Oto przykład gospodarki cyrkulacyjnej w praktyce. Jesteśmy firmą recyklingową. Zajmujemy się przetwarzaniem butelek PET. Produkujemy z tego 3 produkty. Posiadamy 3 linie produkcyjne. Produkujemy z tego płatek PET. Z płatka PET produkujemy włókno poliestrowe i z włókna poliestrowego wytwarzamy włókniny. Włókniny stosujemy jako geowłókniny w branży budowlanej, w budownictwie drogowym, głównie jako separacja, filtracja oraz włókniny, które stosuje się w branży obuwniczej oraz meblarskiej. Instalacja jest obliczona na przerób roczny, to jest około 8000 ton butelek. Na poszczególnych etapach to różnie wygląda. W produkcji płatka powstaje na przykład korek, który jest w butelkach, powstaje etykieta i również jako, można powiedzieć, że powstaje odpad, ale to też jest produkt, który jest sprzedawalny i również zawracany na rynek. Dzięki nam te 8000 ton, które było śmieciem, odpadem, zostaje zawrócone na rynek. Butelka ma tak zwane drugie życie. Przystosowanie działalności do nowych rozwiązań jest wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niektóre firmy decydują się na wykorzystanie części rozwiązań zawartych w idei gospodarki cyrkulacyjnej, na przykład pozyskując energię z odpadów produkcyjnych. Gospodarka cyrkulacyjna na bazie naszej firmy pokazuje, że model biznesowy jest opłacalny. W swojej działalności wykorzystujemy od samego początku drewno jako podstawowy surowiec, do końcowego jego etapu. Nic się nie marnuje, wszystko zagospodarowujemy. Czy korę, czy trociny, czy zrębki, które do podstawowej produkcji LVL-u nie wykorzystujemy, a trafiają jako produkt podstawowy w pozostałych etapach produkcyjnych. Czy to energii cieplnej, czy włókna drzewnego. Czy koszty funkcjonowania w systemie gospodarki cyrkulacyjnej są wyższe niż... Uważam, że wykorzystywanie potencjału produktów do samego końca i eksploatowanie ich jest modelem biznesowym koniecznym i potrzebnym. Z jednej strony oszczędzamy, ale z drugiej strony dbamy o środowisko. Jesteśmy w zgodzie z naturą, jesteśmy ekologiczni i przede wszystkim efektywnie ekonomiczni. Gospodarka to nie tylko produkcja, to także konsumenci. Model gospodarki cyrkulacyjnej zakłada, że każdy z nas produkował będzie coraz mniejszą ilość odpadów. Jesteśmy zachęcani, by kupować i konsumować coraz więcej. Obecnie konsumpcja nie służy tylko zaspokajaniu podstawowych potrzeb, ale zdaje się być gwarantem rozwoju gospodarczego. I to nie tylko w Polsce. Podobny mechanizm zachęcania społeczeństwa do kupowania coraz większej ilości, często niepotrzebnych rzeczy, działa także w innych krajach, gdzie również propaguje się konsumpcjonizm. Ten wciąż jest globalnym trendem. Widać wyraźnie, że stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym w takim stopniu, jak właśnie te najbardziej rozwinięte kraje, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, gdzie ten poziom konsumpcji jest tak duży, że stać nas na to, żeby kupować ciągle nowe. W dłuższym okresie czasu utrzymanie tak wysokiego tempa konsumpcji i rozwoju będzie niemożliwe. Gospodarka cyrkulacyjna oznacza zaś rozwój zrównoważony. Co możemy sami zrobić, by ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów? W Europie coraz większą popularnością cieszy się filozofia Zero Waste, zakładająca, że każdy z nas może wytwarzać coraz mniejszą ilość odpadów. Wystarczą nawet 3 małe kroki. Przykłady? Nie używajmy jednorazówek podczas zakupów warzyw czy owoców w markecie. Też ograniczamy w ten sposób zużycie wszechobecnego plastiku. Toreb foliowych najczęściej używamy jednorazowo. Potem lądują w koszu, a stamtąd trafiają na wysypisko śmieci. Obecnie tylko 10% takich plastikowych toreb podlega recyklingowi. Jeżeli koniecznie potrzebujemy foliowych torebek, zostawmy sobie jedną czy dwie w domu i postarajmy się, by służyły nam jak najdłużej.
Jeżeli jest taka możliwość, zabierajmy na zakupy swoje opakowania. Przydają się na przykład do truskawek lub ogórków kiszonych. Pijmy wodę z kranu. Nie musimy kupować tej w plastikowych butelkach. Sieci wodociągowe w większości miast chwalą się jakością swojej wody i zachęcają do jej picia. Model gospodarki cyrkulacyjnej zakłada także dłuższe wykorzystanie posiadanych przez nas przedmiotów. Te nieużywane możemy oddać, a zepsute naprawić. Globalnie Unia Europejska stara się wymóc na producentach, na przykład sprzętu elektronicznego, poprawę jakości wyrobów, tak by telewizory czy komputery mogły nam służyć dłużej. Te działania mają ograniczyć powstawanie coraz większej ilości elektronicznych śmieci. Dłuższe życie produktów, na przykład laptopów, telewizorów czy samochodów, to także jedno z głównych zadań gospodarki o obiegu zamkniętym. Marnujemy za dużo żywności, przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. W Europie i Ameryce Północnej rocznie produkuje się około 900 kg żywności w przeliczeniu na mieszkańca, z czego około 300 kg marnuje się już na etapie produkcji, zbiorów, przetwarzania i transportu, a prawie 115 kg podczas sprzedaży i konsumpcji. Eksperci szacują, że na całym świecie marnujemy 1 300 000 ton żywności rocznie. Tymczasem liczebność naszej populacji zgodnie z przewidywaniami zwiększy się do 2050 roku z obecnych 7 200 milionów do 9 100 milionów ludzi. Wyżywienie ich wymusi zwiększenie globalnej produkcji żywności o 70%. Marnotrawstwo jest niepotrzebne, marnotrawstwo jest kosztowne, marnotrawstwo jest nieakceptowalne, prawda? W związku z tym nie warto niszczyć środowiska. Warto jakoś mniej zużywać i lepiej żyć. Świadomość problemu marnotrawstwa żywności w Polsce rośnie. Wciąż pojawiają się lokalne inicjatywy zmierzające do ograniczenia marnotrawienia produktów, zarówno przy ich produkcji, dystrybucji, jak i konsumpcji. Problem marnotrawienia dóbr dotyczy jednak nie tylko żywności. Rozwiązania, jakie wpisano w ideę gospodarki cyrkulacyjnej, zakładają, że dla konsumentów ważniejszy niż posiadanie konkretnych wyrobów stanie się dostęp do nich. Przeciwnie do modelu kup, użytkuj, wyrzuć, gospodarka linearna stawia na pożyczanie, wymianę, zamianę czy wynajmowanie produktów. Rozwiązania dla biznesu? Leasing wyrobów, programy zwrotu czy powtórnego wykorzystania produktów. Gospodarka cyrkulacyjna ma zminimalizować powstawanie odpadów. Wytwarzane przez nas produkty mają żyć jak najdłużej. Co z nimi zrobić, gdy już staną się odpadami? Jak najwięcej z nich także powinno się ponownie wykorzystać. Właśnie w tym celu segregujemy odpady. Gminy muszą zapewnić system selektywnej zbiórki obejmujący zbieranie 5 frakcji odpadów, czyli papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji. System zbiórki odpadów, jaki działa w naszym kraju, nie jest doskonały i wciąż wymaga ulepszeń, tak byśmy mogli osiągnąć poziom innych krajów Unii Europejskiej. Zakłady utylizacyjne wciąż się udoskonalają i modernizują, tak by efektywniej segregować i pozyskiwać odpady w celu ich dalszego wykorzystania. Jak proces segregacji odpadów i przekazywania ich do recyklingu wygląda w Gdańsku? Zakład utylizacyjny, biorąc pod uwagę realia gospodarcze i społeczne, przechodzi metamorfozę, zmieniając się w centrum odzysku i recyklingu. Co to oznacza? Oznacza to, że rocznie, że naszym celem jest maksymalizacja odzysku surowców z powierzonych nam odpadów. Obecnie do zakładu utylizacyjnego rocznie przychodzi około 280 tysięcy ton odpadów, które zagospodarowujemy w sposób bezpieczny. Naszym celem jest produkcja z powierzonych nam odpadów energii, ciepła, ale także odzysk biologiczny, czyli produkcja kompostu. Będąc członkiem Wspólnoty Europejskiej, przygotowujemy się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym także w Polsce. Nad rozwiązaniami dotyczącymi poszczególnych aspektów nowego modelu gospodarki pracuje od 2016 roku rząd. Dyskusja o gospodarce cyrkulacyjnej dopiero się jednak rozpoczyna. Pracując wspólnie, mamy szansę dobrze się przygotować na czekające nas wyzwania i dzięki temu sprawnie wprowadzić korzystny dla Polski innowacyjny model gospodarki.
Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt realizowany wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku.